Do wylicytowania, między innymi koszulka Vive Tauronu Kielce z podpisami szczypiornistów najlepszej drużyny w Europie podarował ją radny Paweł Celebański. Siatkarki Krzostrowiec występujące w Orlen Lidze też przyłączyły się do akcji. Wśród kilkunastu gadżetów jest również medal od senatora Jarosława Rusieckiego, porcelanowa figurka AS Śmielów czy album wydany z okazji 400-lecia Ostrowieckiej Kolegiaty. Spinki do mankietów z krzemienia pasiastego i koszulkę piłkarzy ręcznych krzo odlewnia przekazało starostwo powiatowe. Przeznaczeniem tych rzeczy, które przekazujemy, jest aukcja, która będzie podczas gali dnia. Pieniądze, które będą uzyskane z tej, na tej aukcji, będą przekazane na pomoc szkole na Ukrainie. Łanowice to miejscowość w okolicach Sambora, kilkadziesiąt kilometrów od polsko-ukraińskiej granicy. Mieszka tam wielu naszych rodaków. Dzieci z polskiej szkoły i przedszkola czekają na książki, kolorowanki i zabawki. Brakuje też podręczników, dlatego każda pomoc się przyda. Książki, kolorwanki i zabawki można przynosić również do naszej redakcji i Ostrowieckiej redakcji Echa Dnia. A licytacja podarowanych gadżetów odbędzie się podczas Gali Wręczenia Nagród dla najlepszych sportowców Powiatu Ostrowieckiego. Ta gala jest okazją nie tylko do podkreślenia osiągnięć sportowych naszych sportowców i trenerów. Do ich uhonorowania, ale też okazją do integracji środowiska sportowego, bo tak się składa, że ci ludzie, którzy wspierają nas, plebiscyt wspierają też kluby sportowe. To już 65. plebiscyt sportowy Świętokrzyskie Gwiazdy Sportu i ósmy, w którym wybierani są najlepsi zawodnicy, trenerzy i talenty sportowe z powiatu ostrowieckiego. Podobnie jak w poprzednich latach... Taki system y, przyjęty jest w, w jak gdyby w wyłanianiu zwycięzców, że y, Połowa to są głosy, głosy czytelników, natomiast połowa e, e, głosy kapituły. Czytelnicy Echa Dnia najwięcej głosów w kategorii najlepszy sportowiec oddali na podnoszącą ciężary Alinę Pożogę z gryfakunów. Najlepszym trenerem okazał się Wojciech Surowiec z sekcji boksu Krzo Ostrowiec, a talentem piłkarz, Krzo Ostrowiec Bartosz Ogłaza. Kto zdobędzie statuetki, okaże się w sobotę podczas gali w hotelu Akademia.